Nowodworska TV. Chyba większość z nas lubi oglądać dobre filmy, a mało kto wie, że w Nasielsku działa jedyne w naszym powiecie kino Niwa, funkcjonujące przy Nasielskim Ośrodku Kultury. O historii kina, zapleczu technicznym, marzeniach i planach na przyszłość opowiedział nam kinooperator nasielskiej Niwy, pan Marian Wasierzyński. W latach 50., kiedy budowano, przeznaczono ten budynek na kino, padła koncepcja z Urzędu Miejskiego, to znaczy w ten czas jeszcze to był urząd chyba gminy, jak nazwać powstającą instytucję kultury. Ogłoszono konkurs. Był mąż pani z księgarni tu z Nasielska, podał nazwę Niwa. Wiązało się to z rolą, z upowszechnianiem kultury, z szerzeniem kultury, właśnie z taką pracą na Niwie, czyli na roli kultury. I ta nazwa spodobała się tu kierownictwu i tą nazwę została po prostu, tą nazwą zostało nazwane kino. To był rok 1957 i to się działo we wrześniu. Pierwszym filmem, który był tu wyświetlany, był film Kanał Andrzeja Wajdy. Parę lat temu, znaczy w roku 2007, obchodziliśmy taką skromną uroczystość 50-lecia kina, gdzie właśnie jednym z punktów tej naszej uroczystości była projekcja właśnie filmu Kanał. Mimo że ludzie mają odbiorniki telewizyjne i mają 50 czy 80 kanałów, to w dużej mierze program telewizyjny nie może się równać z programem kinowym. Po pierwsze, kino to jest duży ekran. To jest magia właśnie tego wielkiego ekranu, gdzie są postacie, gdzie jest dźwięk przestrzenny, który w domu trudno uzyskać. No powiedzmy sobie, bo każdy ma jakieś tam meble. Mimo że są kina domowe, jakieś sorundy i tak dalej, to w tym momencie to zupełnie inaczej brzmi. A zresztą wyjście do kina to jest wyjście z pantofli, to jest ubranie się odpowiednio i przyjście, coś w rodzaju święta. My staramy się tutaj w Nasielsku uczyć ludzi kultury. Nie tylko jesteśmy nastawieni na komercję, tak jak to się popularnie w tej chwili mówi, czyli na filmy, które dają od razu dużą kasę, czyli na których można zarobić, ale również staramy się sprowadzać filmy, które dają do myślenia, które są troszeczkę z wyższej półki. Również staramy się kinem zainteresować dzieci. Od najmniejszego, od przedszkolaka, czyli te 3-4-latki, które w tej chwili chodzą do przedszkola, one już przychodzą do kina. Oczywiście nie na długie, dwugodzinne seanse, tylko na krótkie, kilkunastominutowe bajki, które też ewentualnie mamy, sprowadzamy. Dziecko jest bardzo wiernym widzem, bo lubi przychodzić na filmy, które są przede wszystkim dla niego ciekawe i które bawią. No, trudno w tej chwili znaleźć filmy polskie, które byłyby dla dzieci, no bo w zasadzie się ich nie produkuje. Ale te, które udaje nam się sprowadzić z filmów dziecięcych, tak jak Auta Dwójkę, jak Kubuś Puchatek i Przyjaciele, którzy za chwilę będą w naszym kinie, są już oczekiwane przez dzieciaki. One są bardzo wierne. One wiedzą, że my o nich dbamy i gotowe są zawsze przyjść i obejrzeć. No, często słyszę zapytanie, a ma pan plakat? Czy dostanę plakat po filmie? No, jak mam, to chętnie się dzielę, bo to wiadomo, że dziecko jak spojrzy, że było na takim tytule, to chętnie przyjdzie i na następny. Więc ja staram się zawsze sprowadzić więcej od dystrybutora, wyprosić niż potrzeba to faktycznie do reklamy danego tytułu, zwłaszcza dziecięcego, żeby móc potem ewentualnie się podzielić z dziećmi właśnie takim gadżetem filmowym. Jesteśmy na bieżąco, bo to co przez te długie lata pracy i to takiej systematycznej oraz kontaktów z dystrybutorami oraz jeszcze jednej sprawy, to znaczy przede wszystkim punktualności i solidności, bo rzecz jest w tym.
że działając w takiej instytucji jak kino, posługujemy się przede wszystkim kontaktem telefonicznym, e-mailowym. I żeby dostać kopię, to ktoś musi ją przysłać. Ja, żebym, jak zgrałem film, muszę też gdzieś ją odesłać. Jesteśmy w kontakcie z dystrybutorami i z kinami. I musimy terminowo, wszystko terminowo robić i wysyłać. Dzięki zaufaniu, które mam u dystrybutorów i solidności pracy, no nie chwaląc się, przykro mi, że tak mówię, no ale mówię to uczciwie, solidności przede wszystkim, ja mogę dostać, dostaję kopię w 2 tygodnie po premierze warszawskiej. Wiele filmów, które są świeżo na ekranach warszawskich, tak jak Konan Barbarzyńca, jak Kolumbiana, jak Naznaczony, jest również u nas w repertuarze, do wyboru, do koloru. Kino do obecnej chwili z reguły gra filmy weekendowe, czyli piątek, sobota, niedziela. Z reguły jest przeznaczony na kino, bo jak Państwo wiecie, ten budynek jest ośrodkiem kultury, więc do południa i w godzinach popołudniowych w przeciągu tygodnia, poniedziałek, czwartek są prowadzone przeróżne zajęcia. A na kino zostawiliśmy piątek, sobota, niedzielę. Ale jeżeli jest zapotrzebowanie lub mamy dobry tytuł, to gramy tytuł cały tydzień. Jesteśmy tutaj w tym momencie przy projektorach kinowych. Te są już w tej kabinie 4 projektorami analogowymi, czyli na taśmę 35 mm, jak to w tej chwili się nazywa. Pierwsze aparaty to były tutaj AP3. Potem była AP5, AP51 z kolbą ksenonową, no i te AP662, to jest czwarta generacja projektorów polskich, mówimy o polskich projektorach. Tam obok jest projektor cyfrowy, Full HD, do odtwarzania filmów z nośnika Blu-ray i DVD, który dostaliśmy z dofinansowania sieci kin studyjnych i lokalnych w programie cyfryzacji takiej kin. No, technika się zmienia. Zaczynaliśmy od kina prostego, gdzie były wyświetlane filmy w systemie standardowym, czyli na małym ekranie, gdzie nie było panoramy. Później właśnie został wprowadzony, była modyfikacja projektorów, wprowadzone obiektywy panoramiczne, zmieniono ekran, konstrukcję w ogóle całego ekranu, bo to jest zupełnie inna konstrukcja i wielkość ekranu, była wprowadzona projekcja panoramiczna. Dźwięk przez długie, długie lata był monofoniczny na pojedynczych głośnikach, zestawie głośnikowym. Następnie w latach, już po 2000 roku zmodernizowaliśmy właśnie odczyt dźwięku, no bo technika poszła do przodu, więc odczyt dźwięku został zmodernizowany ze zwykłej żarówki naświetlającej ścieżkę dźwiękową na laser, na światło laserowe, na czerwone światło laserowe. I następnym etapem była wprowadzenie systemu projekcji dźwięku stereofonicznego, surround. To się również wiąże z tym, że no, chcemy być na stałe, znaczy na bieżąco z wszystkimi technicznymi nowościami, które obowiązują w kinematografii. Jeżeli chcemy oczywiście być i działać, no bo wiadomo, że można sobie rzeczy pewne odpuścić i w tym momencie z czasem po prostu wypadniemy z rynku. Taka jest prawda. Jeżeli nie będzie modernizacji, to w tym momencie nie będzie potem możliwości dogonienia. Bo to wszystko jednak bardzo dużo kosztuje. Ja chciałbym, żeby ono po prostu funkcjonowało.
żeby ono funkcjonowało, bo w tej chwili dzięki staraniu obecnej dyrekcji Ośrodka Kultury faktycznie bardzo dużo się zmieniło. Tak jak powiedziałem, nastąpił duży postęp techniczny. Chcemy właśnie pokazać również Hitchcocka, chcemy pokazać również filmy Delona, Louis de Funesa, chociaż troszeczkę ostatnio w telewizji były filmy z Louis de Funesem, ale warto pokazywać te starsze, które są jeszcze możliwe do pokazania, żeby tą kulturę inną troszeczkę pokazać ludziom. Nasielskie kino ma ponad pół wieku, a nadal nadąża za duchem czasu, a jego repertuar niewiele różni się od tego w multiplexach. Serdecznie zapraszamy do kina Niwa, które mieści się w centrum Nasielska przy ulicy Kościuszki 12. Mariusz Ziółkowski, Nowodworska TV. Nowodworska TV.